Cześć, witajcie moi drodzy w drugim odcinku z Metra 2033. Nagrywam to dosyć późno. Wszystkiego dobrego z okazji walentynek dla osób, które no, mają parę. Z dedykacją, tak mówię trochę już jak naćpany. Ja nic nie piłem, spokojnie, ja tam żyję. Inaczej bym nie komentował, nie byłbym w ogóle w stanie nic powiedzieć. Z dedykacją dla osoby, z którą miałem okazję parę razy nagrać. Jak mnie zobaczy, jak mnie poogląda, to Liliana K. będzie zdumiona, że widzi mnie w barwach chmur, tak, bo to jej najważniejszy znak rozpoznawczy, symbol życia. Dobra, chcę kontynuować, tak, kontynuujmy. Hunter nie wrócił. Zbierzać z WDNH mnie było. Jak tylko Rosek coś skończy, to ja szybko coś powiem. Na следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Ты шибко скончил, Росек. Myślałem, że dłużej będzie coś gadał. Kocham ją i oby to zostało do końca naszych dni. Prezent nie był najlepszy. Ale powiedziała, że to było słodkie. Mega słodkie by było, gdybym to powiedział dzień wcześniej. Tak powiedziała sama. Ale dobra, spamię przyciskiem. Działamy, działamy. Boże, naćpany ten Artem. Ja też jestem trochę z gałek naćpany. Ладно, хватай шматьё в оружие. Я так само себе не спешу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Угу. Спасибо, спасибо за попутка. Боже, чего русского то слушать, я могу целыми днями. Так, мамы набои войсковые. Są cenne. Валюта. Ну, właśnie. Widz, z którym wczoraj nagrywałem, mówił mi o walucie w postaci amunicji wojskowej. Tak, dobra, kontynuujemy. Jakiś notesik mamy, a papierków nie bierzemy? Dobra, okej, o, mamy mapę, a właściwie dziennik. Dobra, co my tu mamy? Ale to miało tak jakoś działać, no nie wiem. O, proszę bardzo, pozdrawia ty. Spoko, ja też cię pozdrawiam. Dobra, odpalaj tutaj świeczkę. Promień nadziei, chociaż w Rosji to nadziei nie ma. Nadzieja to się sama musi wyprodukować. O, jest, jest, mówiłem o nadziei, jest nadzieja. Tak, ale to nie o tym będzie mowa, chcę stąd wyjść. Zająć się sobą. Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут. Я тебя закрыю зараз. Прекрасно. Тихо бądź. Где ты вообще эту запись нашёл? Бачьте себя добре. Как же меня достало всё это? Чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Трай мне веб зачем навалять, але это у меня норма. Оборачивается ко мне и говорит. Девушка, если бы моя жена такая вот так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. Ну а я ему, что же ваша жена так не готовит? А, то есть ты наш компас, а все ясно. Когда мы невозможно просто. И люди грязные. Это все ясно теперь. Такой чистюля. Прида нам все что-то такого. Создание военно-разведывательной. Окей. Placówki handlowe. Okej. Serio, mam już tak chodzić? Jo! Тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Co ty tu masz? Tylko блядь! Стреляет криво, перегревается в 2 секунды, поэтому называется... Co? В 2 секунды? Слышал. Добра, бежим там брони. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука.
Универсальная зарядка для фонаря. А то варка до батареи, курда, серьё. А так, помнят там. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая. Армейские аптечки на всякий пожарный. Чекай, сейчас вам кликнуть, не? A, tak działa. Dobra, schowaj to. I teraz bierzemy to. Idziemy dalej, tak? Chociaż nie. Mam jeszcze z nim do mówienia coś? No nie wiem. Koleś, chcę stąd wyjść. Aha, teraz pewnie mam broń wyjąć. Chociaż nie wiem. No dawaj, stary. Ojeju. No chcę z tobą gadać. Tak, a to miałem wziąć, jaki ja jestem kretyn. Chcesz zaprobować swój dobry arsenal? Kretyn, ale... Proszę, mój dir. Szybciej no mógłbym pomyśleć. No i prosto postaraj się. Pierwsze время osoby nie posłuchać. Dobra. Cicho, Rusek. I tak jeszcze z wieloma Ruską nie będę miał do omówienia. No i teraz w tą stronę. Dobrze, że żyją. Czy nawet myślałem. Wybaczcie, że wczoraj metra nie było, ale pomyślałem sobie, że wrzucę wczoraj MTA. Tak się stało. I tak wyświetlenia wracają. Widzów jest... rośnie. Powiem, że się odradzam. Jo! Хорошо! Jo! Cześć imię. No co, gotów odbiegać? Czekaj, czy ja jestem gotów? Oczywiście, że... Gotów? Тогда двинули. Też niemiecki. No to już jest wycieczka. Nie wiem, czy dobrze teraz zrobiłem, bo nie ma odwrotu. Jeżeli źle zrobiłem, to mnie poinformujecie. Ale na razie wiecie. Ty, Artyom, sadzisz сюда. Nikt niczego nie zabył. Szybciej. Koledzy. Ej, ребята, вы на Рижскую едете? To możemy schować. Типа того. Nie podbrosicie. Batała? Nie jest tak? Dla zajca mnie pojedziesz. O Boże. Nie, uwierzcie, ja się nie chcę ruskiego uczyć. Nie zmuszajcie mnie do tego. Zdrazdrów dwie. No wsio. Udacie wszystkim, kto zostaje w domu. A nam z wami, no, będzie teraz ciągnął. No, mużyki, pożelajcie nam udaci. No jak? Gotowy немного przeszwarnąć? Kruto, da, Artyom? Nakoniec-to swoboda. Twój ryj też jest wolny. Co się dzieje? Czemu taki zamazany? I jedno jeszcze okrucie. Ja mam się już ich bać? Bo na starcie... I od razu już pościg? Tak ja pokinął rodną stancję w pierwszy raz z dalekiego dziecka. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Dobra, bez wyprzenia. Zobaczymy, co teraz nas napadnie. Так откуда ты? С Рижской. Я тут чел ночью помаленьку. Informacja zwrotna, co było w poniedziałku. Tak, nie się zaczynają ferie. Oni se mogą gadać. Chociaż też powinien siedzieć cicho. Ale macie napisy, to najważniejsze. Jakby to były kapsenki. Tak, teraz zagłuszam ich. Ale te ruskie to też zagłuszają. Zapalmy trochę światełko. Ganza ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе okay, дорога лежит через красных фашистов или через непростых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Teraz pytanie się rodzi, czy dalej chcecie metro? Друг jak się te ferie będą zaczynać? Dobra, zgarliśmy. Что случилось, Петь? Боже, так польско. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевска. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. А кто любит туннеля? А зваща в России. Ладно, Петр. Бы если хотели, писали мне, что вы маратон с МТО.
kurde, a czemu to musimy w przynajmniej tunelu? Jeden dzień posiedzieć, żeby wrzucić tak z 5 odcinków zamka. Takie po pół godziny. Od razu by się chciało wyjść, nie? Pomyślę nam tym. Muszę pomyśleć. Dobra. Latarkę proszę odpalić. Осторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. А то так дело. Все будет хорошо. Добре. О, курс, то уж стрелять еще мусимы? Шалуй. Комиссажу. Так, что так мало амбо? Курда. Будем мусимы осторожнее стрелять. Проклятие, голова просто раскалывается. То еще напи водки русские. Если поможете качать, поможете. Доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл! Добра. Есть. Дамчим нас до риска. Газова. Нам убираться отсюда. Я же знаю, что в подземельях не повинно быть. Давайте Але побыстрее. Если есть зеленый дым, то напишем, чтобы не затрудни. Страшно. И жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Боже, кака. Ты про кого говоришь? Какие что я они... слышу. Да что тут что я еще услышал своего? А, Борис! Борис! Не стреляй в то, бо то будешь без тени. Что это со Йо? Мной? Что? Не боюсь. Что со мной? Не боюсь. О, курда. А уж мне трохи вебы заболевать. Яка схиза? Яка схиза? Myślałem, że nie jest fail. Tej. Artem, kolego, obudź się. Artem! Jo! Сюда! O Boże, to ten koleż, Hunter. My должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. O, szczela z kałaszo, jak ja wczoraj. Nie, ja ze snajpery wczoraj strzelałem. Co ty sobie robisz? O Boże. Nie piszesz tak. Spoko, też tak chcę zabijać, ale no to nie wyglądało zbyt. Nie piszcz. Kurde, wszystko, ale mi tylko nie piszcz. Co tak, kurde, już 12 minut nagrania. To jest niesamowite. Czas leci nieubłaganie szybko. Tam nie boli. Ty go rewolwerem nie zabijesz. A zaraz będzie nawalanka, to jestem tego pewny. Więc od razu będę się do dzieła brał. Jak ktoś mnie zacznie nawalać. Tej, wstawaj Artem. O rany. Łódka, panowie. Oni żyją? Tej, wstawaj. O, oni kurde przyćpani. Zaraz ci poszczelę, to się obudzisz normalnie. Ciot. Wstawajcie! Просыпайтесь ради бога! Борис! Они в угле еще не рушают. Ай, бесполезно. Они трупами. А, боже, а, стреляй по ним, я на рычагах. Ну, это же надо стрелять, серьё. Или мы все сдохнем здесь. Фул. Ай, два аммо, а я стреляем три раза. Ну, ай, мам, тем брак контроли. Фак. Ой, мы стонт, куда с ножом гораздо заразно. Dzięki za pomoc. O, dzięki za strzelbę. Kurde, i serio muszę przeładowywać za każdym razem? I przeładowanie. Dobra, już znam się na rzeczy. Latarynkę zapal. No. Jakie patrony, Artem? Fak, ja się wykończę chyba przez nich. Muszę przeładowywać, jakie to jest głupie. Dobra, podejdź na tu. Nie, no. Ty nie padłeś? My pościli blokposta. Co tu okazało? Przeładuj to, zanim mnie szlapnie trafi. Co tu takie произошло? O, blokpost. Ja tu mam sobie taką mega zabawę. Padłem?
Nie padłem. Nie padłem, nie? Tak się miało wydarzyć. Aha, wcale nie padłem. Ja jednak się dziwnie czuję, mówię wam poważnie. Jakbym w ogóle pierwszy raz jakąkolwiek grę grał. A zwłaszcza w metro. Dobra, przeładuj to. Nie wiem, czemu nie mogę strzelać podwójną serią. Bo muszę zawsze przeładowywać. To mnie to bardzo zastanawia. Dobra, dziękuję. Pasipa. O, ładnie. Jarajcie się, gówno. To koniec? Wiem. Byłem nobem w czasie strzelania, ale nie zginąłem. To się liczy. Dobra, cicho. Raskolnikow. I rozdział drugi Bourbon. Na moją pucie Rzyżskie była tylko pierwsza stanowka. No dalsze должен był iść jeden. Перед тем, как Dobra, jak Rusek przestanie coś gadać, to parę minut poświęcę na komentarz i wtedy skończę odcinek. Bo nie chcę mi się już dłuższego nagrywać. Tak mi wystarczy. Za to ja znalazłem nowego popućnika. Поначалу on mnie очень не понравился. Dobra, Ruskie skończył gadać, gaworzyć. No to widzieliście pierwszy rozdział. Nic nie sprzedawałem, trochę było szału, bo nie wiedziałem co znowu zrobić, a tu się okazało, że trzeba było podnieść ostatni item. Szczelaninka taka sobie. No, z tego shotguna to szczerze strzelało się dobrze, tylko nie rozumiem dlaczego się zacinała po pierwszym strzale i musiałem przeładować. Bo pewnie jakaś przestarzała wersja shotguna, ale no kurde, bez jaj. Szczerze nie wyobrażam sobie strzelać takim shotgunem z podwójną lufą, gdzie druga lufa jest zacięta. No proszę ja was, to już nie ma sensu wtedy w ogóle z tego strzelać. Będziemy w drugim rozdziale, ale to w następnym materiale się zrymowało jeszcze ładnie. Ja nie wiem jak ja jeszcze jestem przytomny o godzinie 23.18, ale tutaj jest moja głowa, wy tego nie ogarniecie. Tak, już powiedziałem na początku, dedykacja tego materiału, no a to sobie zobaczy z 15-20 minut jak paplam i nawalam w mutanty, plus jeszcze obrywam i co jeszcze dodać, jak mi się uda w tygodniu, a jak się uda to spróbuję maraton z MTA ogarnąć, dłuższy, ale to jak powiedziałem, to zależy ode mnie, od mojego czasu, czy będę w domu, czy w ogóle. Póki co dziękuję, że są pozytywne komentarze, że nic nie ma żadnego hejtowania, że jest w ogóle spokojnie, ale byłem też zdziwiony, że przez 3 tygodnie bez mojego nagrywania potrafiliście trochę tych komentarzy napisać. Subskrypcje też przychodziły, ale idą wolno, to od razu wam mówię. Trochę mi jest z tym szkoda, ale jakoś daję radę. W ogóle jestem tak zmotywowany dalej do nagrywania, że różnica ilości subskrypcji a oglądalności mi już nie robi. Po prostu czyste takie hobby. Dobra, wystarczy gadania, bo was za moment tak zanudzę, że stwierdzicie, że już nie chcecie więcej metra. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Napiszcie komentarze, jak wam mijały walentynki. Ja myślę, że bardzo przyjemnie. Mnie przynajmniej. Chociaż moja głowa już pewnie by chciała, żebym poszedł spać, bo późna pora. Dla mnie nigdy nie jest późna pora, uwierzcie. Trzymajcie się, na razie. No i ten, kto zaczyna ferie, no to może się pocieszyć, że będą te dni wolne. Trzymajcie się, na razie. Do następnych materiałów. Yo.